zechciałby pan pracować dla wywiadu radzieckiego? Zapytał Sztylic swojego przełożonego, a widząc jego minę skofundowaną, odwrócił się w stronę drzwi. Pan ponownie się wrócił i zapytał, ma pan może aspirynę? Strasznie boli mi głowa. Ostatnie słowa najbardziej zapadają w pamięć. Szpiegl.pl, cześć. Dziś polecę książkę profesora Rychlaka oraz generała Pacepy. Dezinformacja. Rzecz o rosyjskiej, a w zasadzie o radzieckiej dezinformacji. Świetna rzecz. Szpiegl.pl, cześć. W internecie jest kilka takich miejsc, w które możesz odwiedzić i poczytać o szpiegach, szpiegostwie i tego typu sprawach. Jednym z nich jest szpiegl.pl Intelligence Blog, na który serdecznie Cię zapraszam. To mój blog. Szpiegl.pl. Cześć. Mamy rok 360 przed naszą erą. Eneasz Taktyk pisze księgę o oblężaniu twierdz. Jeden z jej rozdziałów poświęcony jest szpiegostwu i przekazywaniu tajnych wiadomości. Szpiegl.pl. Cześć. Trzy książki jednego autora, a wcale nie jest to trylogia. Lech Kowalski. Pierwsza o kontrwywiadzie wojskowym PRL-u. Druga o Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I trzecia o zwiadzie WOP-u. Serdecznie polecam. Szpiegl.pl. Cześć. Pozorowanie to metoda pracy operacyjnej z lat 50. Dziś nazwalibyśmy ją działaniem pod przykryciem lub operacją specjalną. Były to jednak zupełnie inne warunki pracy. Szpiegl.pl. Cześć. W jaki sposób korzystano z pozoracji? Tworząc grupy pozoracyjne, podszywając się pod oddziały żołnierzy niezłomnych lub UPA, lub tworząc piątą komendę WIN, wolność i niezawisłość. Była to operacja kryptonim Cezary. Szpiegl.pl. Cześć. Było ostatnio w social mediach o Blackwater, choć powinniśmy mówić o XE International. Ja polecam książkę Erika Prince'a, twórcy Blackwater i wieloletniego szefa. Firmę już dawno sprzedał, a książka jest Cywilni Wojownicy. Szpiegl.pl. Cześć. Kontrobserwacja to taka metoda pracy, która polega na ujawnianiu faktu śledzenia jakiejś osoby. Polega ona zwykle na współpracy z osobą obserwowaną. Szpiegl.pl. Cześć. Rzym starożytny nie stawiał na wywiad. Rzym starożytny stawiał na potęgę wojskową. Tego błędu nie popełnił jego kontynuator, czyli Bizancjum. Zorganizował świetnie działające służby wywiadowcze. Szpiegl.pl. Cześć. Polska pełna jest zamków, fortów i podziemi. Jednym z takich podziemi można się przejść w mieście Kłodzko. Do tego korytarze minerskie w forcie, również w Kłodzku. Serdecznie zapraszam. Szpiegl.pl. Cześć. Polecam książkę wyjątkową. Autor Edward Ludwak. Zamach stanu. Podręcznik. Jak obalić rząd. Szpiegl.pl. Cześć. Odwrócenie agenta, inaczej przewerbowanie, to pozyskanie do współpracy osobowego źródła informacji lub oficera obcych służb specjalnych. Szpiegl.pl. Cześć. Gdybym miał wytypować najciekawszą organizację wywiadowczą w historii, najprawdopodobniej wskazałbym na muszkieterów stworzonych zupełnie oddolnie przez inżyniera, kapitana Wojska Polskiego Stefana Witkowskiego. Szpiegl.pl. Cześć!